Witam wszystkich bardzo serdecznie w czytaniach na luty 2022. Będą to czytania niedługie, takie będą akurat, tak myślę. Tylko chciałam jeszcze powiedzieć, zanim przystąpię do tych czytań, o kilku sprawach, a mianowicie o tym, że chciałabym Was bardzo zaprosić, wszystkich tych, którzy są zainteresowani odczytem planu duszy, kursem, do zapisywania się. Kurs odbędzie się w marcu. Daty są na ekranie i też adres mailowy, który znacie, infoplanduszy.pl. Zapraszam też do zakupu książki Plan Duszy w moim przekładzie z angielskiego. Autorem jest Blue Marsden. Odzyskaj połączenie ze swoim prawdziwym celem życiowym. Taki jest tytuł. I myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany rozwojem duchowym i poznaniem siebie lepiej ze strony właśnie takiej numerologii, która bazuje na alfabecie hebrajskim, to zapraszam do zakupów. Książka jest w sprzedaży na stronie właśnie www.planduszy.pl. Taka kreska, sklep, tam można ją znaleźć, jest też w PDF-ie. Oprócz tego, jeśli macie ochotę na odczyty, na sesje indywidualne, na sesję, które prowadzę, to jak najbardziej proszę, można się zapisywać. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że zmniejszam troszeczkę moją kolekcję kart Tarota i po kolei, właściwie wtedy, kiedy mam chwilę czasu, umieszczam też właśnie w tym moim sklepiku jakieś talie, czy to Tarota, czy wyroczni. Jeśli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej możecie tam zerknąć. Tam chyba dopiero są dwie czy trzy talie, ponieważ to też wymaga trochę czasu, żeby je tam poumieszczać. Na razie jestem w trakcie przygotowywania, tylko wspominam o tym. Nie będę już przedłużać. Wszystkich tych, którzy czekają na czytanie, zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i podziękowania też za wszystkie szary, za wszystkie polubienia, za to, że jesteście i wspieracie też mój kanał i to, co robię. Bardzo jestem Wam wdzięczna z całego serca. Także zapraszam już do czytań dla każdego znaku. Witajcie, wagi, w czytaniu na luty 2022. Zobaczymy, co tutaj mamy głównej energii dla Was. No i potem po kolei jeszcze będzie druga talia. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Zainspirujcie się, zobaczcie, jak to u Was działa. Czytanie, pamiętajcie, jest ogólne. Świat, karta świat dla Was. Coś się domyka. Jakaś satysfakcja z dobrze wykonanego dzieła. Mam wrażenie, że tutaj jesteście na takiej ścieżce manifestacji też. No, mamy tutaj ostatnią literę alfabetu hebrajskiego, która w tłumaczeniu oznacza znak. I to jest jakiś znak dla Was, tak? I teraz jak Wy to czujecie, w jaki sposób odczuwacie satysfakcję, w jaki sposób dochodzicie do takich miejsc, w których czujecie, że coś tutaj się domyka, coś potrzebujecie też zakończyć w pewien sposób. I to może być znak też, który mówi o tym, że zaczyna się też otwierać nowa przestrzeń, bo jeżeli coś się zamyka, oczyszczamy przestrzeń, pojawia się też miejsce na coś nowego. Pojawia się przestrzeń na nowy projekt, nową miłość, nowe dokonania, spotkania i tak dalej, tak? Myślę, że to będzie bardzo taki satysfakcjonujący czas. Dla niektórych to być może jest zakończenie pisania jakiejś pracy, czy jakiegoś zakończenie projektu, szkoły, egzaminy jakieś, tak? Tutaj mogą być różne rzeczy, które będą się domykać, ale w sposób bardzo pozytywny raczej niż negatywny. To jest takie osiągnięcie tego, co sobie zaplanowaliście, tak? I to może być w różnych dziedzinach, w zależności od tego, kto tutaj słucha tego czytania oczywiście. Zobaczmy, jak to dalej będzie wyglądało w całości z innymi tutaj kartami.
Będzie ich 7. No i jeszcze będzie 8 karta, którą omówię. I będzie to w podstawie talii, czyli atmosfera, która jest tutaj dookoła. Coś na zewnątrz. I zobaczymy, jak to działa. Tutaj mamy talię, księżyc i słońce. Tak przynajmniej się nazywa. Okej. Okej. Mamy to. Czyli rozłożę najpierw karty, a potem będę je omawiać. No i w tle. No, macie to samo w tle, co panna, czyli 8 monet. To jest taka informacja o tym, że macie tutaj dookoła taką atmosferę sprzyjającą pracy, uważności, uziemnienia też. To jest takie wyplatanie sobie, zbieranie plonów, ale wkładanie w to dużego wysiłku, bo to jest wysiłek. Tu potrzeba systematyczności. Tak jakby to środowisko, ta atmosfera na zewnątrz jest taka wymagająca waszej uwagi, systematyczności, pracy. To może być też taka praca właśnie nad projektem, nad szczegółami, która wymaga naprawdę precyzji. Tak? Więc tutaj to tak jakby dobrze idzie z tą kartą świat, dlatego że tutaj macie coś zakończyć i dopracować trzeba te szczegóły, tak, żeby coś tak naprawdę pozakończyć jak najlepiej, to należy tutaj dopracować szczegóły. Tylko tutaj nie chodzi o dążenie do perfekcji. Tutaj trzeba tej perfekcji raczej unikać, w sensie takim, że robimy coś i robimy bez końca. Tu przychodzi kiedyś moment na to, żeby poczuć tą satysfakcję i to wreszcie skończyć. To trochę jest tak, jak maluje się obraz. Czasami jest ten obraz właściwie namalowany w ciągu, nie wiem, godziny, dwóch i czujemy satysfakcję i podoba się. A czasami jest to takie mozolne poprawianie, doprawianie, przemalowywanie i to nigdy się nie kończy, bo jakoś tak cały czas ten krytyk tutaj działa. Więc mam wrażenie, że tu chodzi o to, żeby włożyć tą pracę, zakończyć dzieło, kiedy w tym momencie, kiedy czujecie tą satysfakcję. Więc zależy to dużo od was w tym momencie. I w lutym tutaj zależy od was to uczucie, które się pojawi. Jeśli pojawi się satysfakcja, to znaczy, że jest to dzieło skończone. Tak? I nie należy tutaj jeszcze wyszukiwać czy doszukiwać się jakichś szczegółów, które jeszcze tam was męczą, tak? Bo to może być właśnie w nieskończoność. No i tutaj mamy właśnie taką historię, która się pojawia. 5 buław, gdzie no właśnie jest takie rozdarcie wewnętrzne, że owszem, no niby już coś się kończy, ale cały czas gdzieś coś mnie dręczy. Tak jak w tych obrazie, o którym mówiłam, że no tu jeszcze nie ma kropki nad i takie właśnie doszukiwanie się, a może mogę to zrobić jeszcze lepiej. I kiedy właśnie taka energia się kończy? Bo ktoś, kto dąży cały czas do perfekcji, w końcu jest bardzo taki energetycznie osłabiony, ponieważ ta energia nie ma końca, tak? Ta perfekcja jest inna dla każdego, jest to inny pułap, inny poziom. Taka akceptacja siebie w takim wydaniu, w jakim jesteśmy, to też właśnie jest taka historia. Bądźcie zadowoleni z tego, jacy jesteście. Doceniajcie siebie i to też może być satysfakcja właśnie z takiego dobrostanu własnego jestestwa. Kim ja jestem? To też może być poszukiwanie siebie i satysfakcji z tego, co robię. Nie doszukiwanie się nieustannie jakichś mankamentów. Tak to mi tutaj wychodzi, bo wagi mają to do siebie, że muszą nieustannie coś tam myśleć. Dużo tutaj jest właśnie takie potrzeby wprowadzania harmonii, ale mam wrażenie, że też wiele wag dąży do perfekcji, że coś tak nie stoi, jak stać powinno, tak? No i tak dalej, nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. A tutaj czeka coś nowego.
czeka na Was nowe życie, zupełnie inne, takie uwalniające. To też jest taka historia, że jeśli tutaj ma być zakończenie czegoś z satysfakcją, to wchodzimy na następny poziom. I jest to jakieś wołanie do następnego działania, do nowego działania, do rzeczy, które czekają na to, żebyście mogli ich doświadczyć. A im bardziej tutaj macie jakiś problem z tym, żeby nie kończyć, tak? Bo tutaj tu się coś nie kończy, tutaj jest jakby jakiś konflikt wewnętrzny, jakieś takie niezadowolenie i takie próby przeforsowania jeszcze czegoś, tak? Albo inne pomysły, które nie pozwalają zrealizować dzieła do końca. A tutaj jest informacja, że tak wcześniej było, ale teraz jest ten moment tego wołania. Jeśli jest wołanie, to kończymy, czujemy satysfakcję z dzieła, i idziemy dalej, tak? Czyli też łączymy się właśnie w miłości. Jest tutaj jakaś miłość, która do Was idzie. Nowa miłość, nowe uczucie. Otwiera się serce, otwiera się tutaj jakiś nowy pomysł być może, w którym się jesteście w stanie zakochać. Nowy człowiek, nowa relacja, nowe dziecko. Wszystko takie świeżutkie, nowe. Na drzewie życia to jest właśnie w Keter, czyli na samym szczycie. I macie tutaj potencjał na to, żeby to rozwijać, żeby włożyć serce w kolejny projekt, tak jak powiedziałam, albo w swoje jestestwo i zobaczyć siebie jako osobę, która jest cudowna, doskonała i może mieć cudowne i doskonałe życie, tak? Więc luty to jest taki miesiąc właśnie zakończenia i zobaczenia siebie jako kogoś, kto może być skarbem. Bo mamy tutaj czwórkę monet. Ta czwórka monet to jest taka karta mówiąca o tym, że mamy jakiś skarb, tak? Mogą to być pieniądze, które potrzebujemy oszczędzić i mieć w banku, żebyśmy mieli poczucie stabilizacji i pewności, że tak, tutaj jestem, mogę z tej pozycji dalej iść, że czuję się komfortowo. Jestem kimś, kto jest bardzo w takiej bardzo stabilnej sytuacji finansowej. Tak przynajmniej w obliczu tego, co tu widzę, to wygląda. I w tym momencie może to być też tak, że te pieniądze, które być może zarobicie z jakiegoś projektu, pracy i tak dalej, trafią do Waszego banku i będzie to jakaś dobra suma na to, żeby na przykład sfinansować sobie właśnie to nowe życie, następny projekt albo zakup domu, to może być, tak? Różne rzeczy. Okej, zobaczmy, co tutaj jest poradą. Porada to są kochankowie, tak? Naprzeciwko kielicha. Dla niektórych to będzie bardzo mocno wybieranie siebie, wybieranie miłości do siebie, ale to może też być tutaj jakieś podjęcie jakiejś decyzji o czymś nowym. Tutaj mamy uskrzydlone jajo, tak? Oplecione takim wężem. To jest tak, jakby tutaj miało się coś urodzić pięknego, nowego, z decyzji, które podejmiecie, tak? Więc chodzi o to, żebyście tutaj byli otwarci, mieli otwarte serce, że decyzje, które będziecie podejmować na temat właśnie tego nowego życia, jakiekolwiek by ono nie miało być, mają płynąć właśnie od Was z takiego Waszego jestestwa i otwarcia się Waszego serca na miłość, tak? Zresztą tu centralnie na tej karcie też ten błysk idzie prosto z serca, więc mamy tutaj bardzo piękną sytuację. Jeśli chodzi o związki, to jest zakochanie, wejście w związek, podjęcie decyzji. Karta kochanków to jest karta bliźniąt i to jest podejmowanie decyzji, to tak przyciąganie partnera czy partnerki do siebie, która może być naszą bratnią duszą, tak? Kimś, z kim chcemy dalej iść. I to jest bardzo ważna decyzja, ogromna decyzja na całe życie. Czasami nie na całe życie, ale na jakiś czas. Ale chodzi tutaj u niektórych z Was na pewno o związki, o jakieś poczucie satysfakcji i wejście w nowy związek, który da Wam taką w ogóle takie poczucie stabilizacji, bardzo solidny związek,
który opiera się o miłość, ale nie tylko, o zaufanie, o współpracę, o wszystkie te zalety, których szukamy i cechy w związku, których chcemy, tak? O to, żeby całkowicie sobie ufać, że nie ma tutaj żadnego ciśnienia, tak? Bo wychodzimy z tego ciśnienia. Jakby nie krytykujemy siebie, bo tu też możemy zobaczyć to w tej karcie, krytykę, takie obijanie się jakąś pałką czy pałkami i pokazywanie sobie, jak niedoskonałą osobą jestem. Tu wychodzimy z tego, ponieważ wchodzimy w czas wieczności, tak? Takiego zmartwychwstania. I to może właśnie być w sferze związków, może być w pracy, w karierze, może być w każdej innej dziedzinie. Może to być wasze wołanie, wasza wewnętrzna przemiana też, tak? I takie poczucie, że jestem solidny, solidna i robię wszystko dla siebie, to co jest istotne i ważne. Z czym możecie mieć kłopot? No, mamy tutaj arcykapłankę, która, jeśli się pokaże, o, która stoi pomiędzy białym i czarnym, tak? I to czasem jest tak, że tutaj jest też wybór, bo tu arcykapłanka to jest dwójka, to jest bycie pomiędzy niebem a ziemią i to jest też takie podejmowanie decyzji, które są takie połączone mocno z intuicją. I możecie mieć tutaj jakąś lekką blokadę, albo możecie nie ufać w pełni temu przekazowi, temu, co wam przekazuje ta intuicja. Możecie nie wierzyć w fakt, że to ja jestem. Tak, to jest takie trochę brak zaufania może być do siebie. Dlatego czytam tą kartę w ten sposób, ponieważ jest ona tutaj w pozycji wyzwań, czyli jak ja jestem w stanie odkryć swoją osobę, swoje sekrety, jak ja jestem w stanie podzielić się tymi sekretami z drugą osobą, bo to też tak może być, że tutaj arcykapłanka jest tajemnicza, ona ma swoje tajemnice, ona ma swoje sekrety i tu trochę jest tak, że może w tym, co idzie nowym, w tej miłości czy w związku, gdyby ktoś wchodził, tu będzie trochę trudno w pełni się objawić, tak? Tutaj będą rzeczy, które nie do końca będziecie chcieli powiedzieć. Będą rzeczy, które będziecie chcieli zatrzymać dla siebie, tak? Więc to może być takie wyzwanie. No i generalnie, jeśli to jest dwójka, to znowu jest tak, że możecie mieć jednak kłopot, tak? Czy ja naprawdę chcę w to iść? Pomimo tego, że tutaj są kochankowie i ta decyzja tutaj chce być podjęta, ale tutaj jest innego rodzaju energia. Tutaj mamy energię wody, księżyca, tutaj mamy energię bliźniąt, powietrza. To jest zupełnie inne podejście, tak? Jakby z głowy, a tutaj z serca. Więc tutaj serce ma się otwierać, nie zamykać, tak? Zobaczmy jeszcze, jaki tutaj jest wynik. No i mamy tutaj takiego księcia, który pędzi na takim rumaku. I to jest książę, który jest bardzo spokojny, bardzo wolny, ale skuteczny. To jest taki długofalowy projekt, jakiś nowy projekt, który będziecie chcieli wziąć, działać. Dla niektórych to będzie właśnie ktoś, kogo spotkacie, z kim będziecie chcieli właśnie robić, działać, pracować, żyć. No i tworzyć coś, co będzie przynosiło wam dużo satysfakcji i takiej długofalowej, jak to nazwać, takiego długofalowego dzieła, tak? Bo długofalowym dziełem to zazwyczaj są związki, ale też może być coś w sensie jakaś budowa jakiegoś domu, czy jakieś zmiana jakiejś pracy i współpraca. I mam wrażenie, że tutaj dojdziecie do pewnych wniosków w lutym, gdzie będziecie bardzo mocno otwarci na to, żeby jednocześnie kończyć i zaczynać. Te dwie karty są mocno kluczowe. W ogóle mamy tutaj karty wielkich arkan i ich jest aż 4. To jest sporo na takie małe czytanie. W sumie tylko jest tych kart tutaj 7, 8 właściwie. To jest sporo i nie widzę tutaj właściwie mieczy,
jako mieczy, tak? Czyli mamy tutaj właściwie takie połączenie uczuć, serca i takiej pasji też, chęci działania, która jest tutaj nie za szybko, bo to, co się będzie działo, to będzie działo się bardzo wolno. Tu nie będzie żadnego szaleństwa jakiegoś i biegu. Tutaj będzie bardzo, bardzo stabilnie. Zresztą wychodzicie z takiego szaleństwa, bo to jest trochę tak, jakbyście wychodzili z tego szaleństwa, tak? Idę, nie będę tutaj więcej drażnić siebie ani innych. Wychodzę z tego i idę właściwie w to, co mnie woła, a wołanie jest szczególne i wołanie jest silne. I tutaj idzie nów księżyca, za chwilę we wtorek będzie, więc warto sobie może zrobić rytuały i poprosić o zamknięcie dzieła i otwarcie nowego, tak? Bez względu na to, jakie to dzieło jest, czy jest to związek, czy praca i tak dalej, tak? Więc myślę, że to jest dobry czas na to, żeby w ten sposób podziałać, popracować. Okej, dla niektórych to może być naprawdę fajny czas. Bardzo, bardzo szczególny miesiąc może to być właśnie dla niektórych z Was. Tutaj mam wrażenie, że Wy tutaj z tej czwórki, z tej stabilności idziecie powoli tutaj w stronę właśnie działania. Bo czwórki to jest troszeczkę bezruch. To też prawda jest. Ale ten bezruch jest potrzebny, bo zanim zrobimy pierwszy krok, to chodzi o to, żeby ustabilizować się. Czyli mogą to być medytacje też, może to być praca w ogrodzie, takie uziemnienie, które jest silne, na przykład też w karcie świat i potrzebne. Zobaczmy, jak tutaj karta kończąca, dyscyplina. No, to dyscyplina to od razu nam się tutaj pokazała w tle. Chodzi o to, żeby wprowadzić jakąś dyscyplinę, po to, żeby jednak skończyć dzieło, czy dojść do mistrzostwa, no to dyscyplina jest jak najbardziej potrzebna. Jest to konieczność, tak? Czyli działanie takie właśnie właściwie każdego dnia, tak? Tutaj trzeba stworzyć jakąś strategię. To jest właśnie to, o czym powiedziałam. To jest zakończenie. Tutaj satysfakcja, która płynie z serca też, że coś się udało i wejście w taką zmobilizowanie się do tego, żeby później pokazać swoje mistrzostwo. Ponieważ to wołanie tutaj, ta karta, ona bardzo jest duchowa. To jest tutaj anioł, który woła nas do dzieła. To tak jakbyśmy mieli iść i teraz pokazać to nasze mistrzostwo, tak? Uczymy się każdego dnia, uczymy się na błędach, uczymy się na różnych faktach. Wychodzimy na przykład z pozycji takiej, że popełniliśmy jakiś tam błąd, czy podjęliśmy jakieś decyzje, które niekoniecznie nam pomagały, ale każdego dnia możemy to skorygować. Więc tutaj chodzi o to, żebyście poczuli się żywi, działający, tacy, którzy wprowadzają dyscyplinę do swojego życia i dzięki temu uzyskują sukces, satysfakcję, doskonałe związki, doskonała praca, dochody, projekty. O to chodzi, więc ten luty jakby bardzo mocno jawi się jako praca, ale jednocześnie sukces i satysfakcja, spotkanie. Uruchamiajcie serce, otwierajcie serce, bądźcie dla siebie mili, dobrzy. I nie krytykujcie siebie za nadto, tak? Bo to chodzi o to, żeby tutaj wprowadzać tą równowagę, podejmować decyzje z pozycji serca. Ok? To tyle dla Was. Bardzo udane czytanie uważam. Życzę Wam super lutego i fajnych projektów. Pozdrawiam.